Czy na Warmii i Mazurach można spotkać dziką górską owcę? Tak, ale trzeba udać się w okolice najwyższej góry na Mazurach, czyli Góry Dylewskiej, niedaleko Ostródy. Ponadto w programie o tym, jak dzikie górskie owce, czyli muflony, zadomowiły się na tych terenach oraz o wyśmienitej dziczyźnie prosto z zapomnianego już Prodiża. To wszystko w myśliwcus.pl. Park krajobrazowy Wzgórz Dylewskich. To jedyne takie miejsce na Warmii i Mazurach, gdzie miejscami różnica wysokości terenu wynosi 80 metrów. Marcin szuka pewnego ciekawego zwierzęcia, nowego mieszkańca tych lasów, czyli muflona. To zwierzę rodem z gór, które w połowie lat 80. ubiegłego stulecia myśliwi z koła łowieckiego Grunwald Ostróda, wspierani przez leśników z nadleśnictwa Olsztynek, introdukowali, czyli wsiedlili w okolicznych lasach. To trudne, czasochłonne i kosztowne przedsięwzięcie. Najpierw trzeba pod opieką weterynarza przywieźć zwierzęta. Następnie wpuścić do kilkuhektarowej zagrody adaptacyjnej i poczekać kilka miesięcy, nim zwierzęta się zaklimatyzują. Myśliwi kolejne takie wsiedlenia w okolicy Góry Dylewskiej przeprowadzili pod koniec 2011 roku. Zwierzęta zostały wyposażone w specjalne kolczyki, a niektórym z nich naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego założyli również obroże z nadajnikami GPS, aby można było stale śledzić, jak i gdzie się przemieszczają. Owca, tak żeby rękę włożyć, za dużo jest. Skąd się tak naprawdę wzięły tutaj muflony? No chcieli mieć muflony, bo to jest zwierzę górskie, a u nas teren taki górzysty, niedaleko jest Góra Dylewska. No i to żeśmy chcieli tu mieć muflony też na swoim terenie. Dlaczego muflony najpierw trzeba trzymać w zagrodzie, a nie można ich od razu do lasu wypuścić? Bo gdy wypuścimy od razu do lasu, to wywędrują, pójdą gdzieś sobie szukać miejsca, a tak jak zadomowią się w zagrodzie, to później już zagrodę można rozebrać i one się będą tu trzymały. Najbardziej będą się trzymały młode, które się tu urodziły. A trudno je spotkać w lesie? Nie trudno. Czyli każdy, kto teraz tutaj pójdzie w te rejony do lasu, może je zobaczyć? Może, tak. Po założeniu kolczyków muflony zostały wypuszczone na wolność. Teraz muszą same sobie poradzić w lesie bez opieki człowieka. Czyha na niewiele zagrożeń, między innymi wałęsające się psy. Dużym zagrożeniem, zwłaszcza dla młodych muflonów, są również lisy i dziki. Teraz w lasach w okolicy Góry Dylewskiej żyje około 60 muflonów. Myśliwi z koła łowieckiego Grunwald w Ostródzie mają nadzieję, że za kilka lat utworzą na tyle liczną populację, że żaden drapieżnik już im nie zagrozi. Przez kilka najbliższych lat nie będą na nie również polować. W dalszym ciągu będą obserwować te zwierzęta i w miarę potrzeby będą dokarmiać je w takich paśnikach, aby pozostały w tych okolicach już na stałe. Muflon to praprzodek wielu ras owiec. Rogi u dorosłych samców, czyli tryków, nazywane są ślimami i nie są co roku zrzucane i odbudowywane, tak jak się to dzieje z porożem np. u sarny, daniela lub jelenia. Ślimy rosną na głowie tego zwierzęcia przez całe życie. Samice muflona myśliwi nazywają owcą, a młode jagnięciem. Samica rodzi jedno lub dwa młode raz w roku, przeważnie w marcu lub kwietniu. Muflony żyją w małych stadach zwanych kierdelami, oddzielnie samce, oddzielnie samice z potomstwem. Zimą kierdele zbijają się, tworząc większe ugrupowania. Muflony żywią się głównie trawami, krzewinkami i owocami leśnymi. Zdarza się jednak, że niszczą uprawy rolne. Muflon jest zwierzęciem łownym, więc odszkodowania za straty spowodowane w uprawach przez ten gatunek wypłacają myśliwi z kół łowieckich. Marcin zastanawia się jednak, dlaczego introdukuje się zwierzęta tam, gdzie ich wcześniej nie było. Czy muflony mogą żyć w każdym lesie? Zdecydowanie nie.
Muflon jest to zwierzę górskie. Żeby dobrze się rozwijała jego populacja, musi mieć odpowiednie środowisko, czyli właśnie musi przebywać w takich siedliskach, które przypominają tereny górskie. Tereny górskie, ale jesteśmy na Warmii i Mazurach, a tu przecież w tym miejscu muflony zostały zaintrodukowane. To prawda. Natomiast to miejsce jest miejscem dość szczególnym. Wzgórza Dylewskie zostały formowane przez morenę czołową. Przeważają tutaj gleby brunatne. Występuje dość znaczny udział buka w drzewostanie. I w ogóle skład gatunkowy jest częściowo zbliżony do tego składu gatunkowego, który występuje na Pogórzu, na przykład w Sudetach. W związku z tym warunki do introdukcji muflona w tym konkretnym miejscu były bardzo dobre. Czy warto w ogóle introdukować muflony? Jest to łatwe? Nie jest to prosta sprawa. I czy warto introdukować jakiś gatunek, najpierw trzeba się zastanowić, czy jest tutaj, w cudzysłowie mówiąc, potrzebny. Generalnie na Warmii i Mazurach dominują tereny nizinne, gdzie bardzo dobrze się czują jelenie, sarny, dziki. Tu, w tym konkretnym miejscu, można było się pokusić o wprowadzenie muflona i ta introdukcja się powiodła. Właśnie z tych przyczyn, o których mówiłem wcześniej, czyli odpowiednie warunki terenowe. Introdukcji próbowano również w innych miejscach, na terenie zupełnie nizinnym, w takim typowym warmińsko-mazurskim lesie. I pozostałe introdukcje niestety się nie udały. Muflon jest gatunkiem, który nigdy nie występował w tym miejscu naturalnie. Czy nie jest to za duża ingerencja w środowisko, w ten ekosystem? Jego wprowadzenie nie spowodowało jakichś dodatkowych szkód ani w gospodarce leśnej, ani rolnej. Między innymi dlatego, że jest to zwierzę bardzo mało wybredne. Sarna jest gatunkiem bardzo wybiórczo wybierającym i pobierającym pokarm. Wybiera konkretne rośliny. Muflon, właściwie wszystko to, co jest zielone, jest dla niego dobrym pokarmem. Co ciekawe, niektóre rośliny, które innym zwierzętom szkodzą, muflonowi nie szkodzą w ogóle i może spokojnie nimi się pożywiać. Co roku późną zimą i wczesną wiosną myśliwi przeprowadzają na terenach swoich kół łowieckich inwentaryzację zwierzyny. Często pomagają im również leśnicy. Trzeba policzyć, ile zwierzyny jest w obwodzie łowieckim, ponieważ na tej podstawie myśliwi zaplanują, jakie prace będą musieli wykonać w łowiskach w najbliższym roku. To inwentaryzacja na terenie koło łowieckiego Daniel w Bartoszycach, przeprowadzona wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Bartoszyce. Naganka płoszy zwierzynę, a obserwatorzy rozstawieni na ścianie lasu liczą każdą sztukę, która wyjdzie poza miot, czyli teren, z którego wypłaszana jest zwierzyna. Do inwentaryzacji można również używać śmigłowca. Ten wyposażony jest w specjalne kamery cyfrowe i termowizyjne. To nowatorska metoda, którą myśliwi i leśnicy testują razem z naukowcami z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Śmigłowiec startuje i wykonuje lot nad lasem według określonego planu. Następnie analizuje się materiał filmowy i liczy wszystkie zwierzęta, które zarejestrowały kamery. Na podstawie między innymi takich analiz myśliwi i leśnicy sporządzają roczne plany łowieckie. Trzeba w nich zaplanować na przykład, ile karmy zgromadzić na zimę dla zwierząt. Na tej podstawie myśliwi obliczają również, ile osobników będzie można upolować, bez straty dla populacji. Z drugiej strony redukcja jest konieczna, aby ustrzec się nadmiernych strat w uprawach rolnych i leśnych. Bierzemy ładny kawałek. Tymczasem Marcin po górskich wędrówkach nieco zgłodniał. W kuchni myśliwskiej Lecha Serwotki w pobliskim Napromku wszystko jest już przygotowane do kucharzenia. Tym razem Marcin nie spróbuje, jakby się mogło wydawać, dzikiej baraniny, ponieważ myśliwi z koła łowieckiego Grunwald nie polują i nie będą polować na muflony przynajmniej przez najbliższe kilka lat. Na stole niebawem pojawi się pieczeń z Daniela, upieczona w prodiżu. Najpierw szynka z Daniela musi poleżeć w marynacie, złożonej z różnych ziół. Dodajemy oczywiście też tę szynkę. Potem trzeba pokroić warzywa, przygotować sos śmietanowo-grzybowy i ugotować ziemniaki. Pieczeń z Daniela doskonale smakuje z gotowanymi ziemniakami zapieczonymi w folii aluminiowej na grillu. Dla podkreślenia smaku mięso podaje się również z pieczoną gruszką z dodatkiem konfitury z żurawin. Podgrzewane po prostu ze smakiem. Panie łowczy, poproszę swój kielonek.
Widzę, że naczynia słusznych rozmiarów. Tak. Myśliwskie, typowo. A można wiedzieć, z czego to jest zrobione? Nalewaczka jest zrobiona z aroni. Już 2 lata leżakuje i teraz już będzie ona miała ten właściwy smak. Im dłużej nalewka leży, tym jest smaczniejsza. Nasza dziczyzna jak wyszła. Pyszne. Mięso samo się rozpada, po prostu nie trzeba kroić nawet. Jest kruche. Jest soczyste. Właśnie zupełnie nie jest suche. Czy ma jakiś znaczenie sposób, w jaki przygotowywaliśmy to mięso? Myślę tutaj o sposobie pieczenia. Dlaczego jest tak ważny ten prodisz w przygotowaniu potraw? Naszym babciom bardzo dobrze wychodziły różne potrawy. Też pieczone właśnie mięsne. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo szczelnie zamknięty. Wszystkie zioła, które my używamy do tutaj marynarki,